Pozwólcie mi zakończyć pewną historię. Od czasu do czasu jesteśmy w Chinach, aby szkolić chrześcijańskich przywódców. I tym razem mieliśmy 22 przywódców z prowincji Hunan, którzy jechali 13 godzin w pociągu do hotelu i wchodzili dwójkami, aby nie zwracać uwagi. Kiedy byliśmy w małym pokoju hotelowym mającym 65 metrów kwadratowych, w małym salonie bez klimatyzacji, drewniana podłoga, 22 ludzi siedzących tam, powiedziałem im, kiedy nauczacie w Chinach, zaczynacie o 8 rano i nie kończycie do 17, uczycie cały dzień. Wszyscy 22 siedzieli tam, rozejrzałem się wokoło i zapytałem, gdybyśmy zostali złapani, co by mi się stało? Odpowiedzieli, ty byś był deportowany w ciągu 24 godzin, a my byśmy poszli do więzienia na 3 lata. Odpowiedziałem, jak wielu z was było w więzieniu za waszą wiarę? Z 22 osób 18 podniosło rękę. Odpowiedziałem, trudne do uwierzenia. Spojrzałem na nich 22 osoby i zapytałem, jak dużo nadzorujecie, ponieważ była to grupa przywódców podziemnego kościoła w tej prowincji. Ile osób jest pod waszą duchową opieką? Policzyli szybko, powiedzieli, trochę ponad 20 milionów. Odpowiedziałem, co? Zapominamy o ponad 1,3 miliardach ludzi mieszkających w Chinach. To jest szalenie dużo. Miałem 15 Biblii. 7 z nich nie dostało. Powiedziałem, otwórzmy drugi list Piotra, rozdział 1 i go przeczytamy. Wtedy jedna pani oddała swoją Biblię następnej osobie. Powiedziałem, ciekawe, tak czy inaczej, kiedy zaczynaliśmy czytać, zrozumiałem, dlaczego oddała Biblię. Ona pamiętała cały rozdział i zacytowała go z pamięci. Kiedy to było skończone, zrobiłem przerwę, podszedłem ją zapytać, zacytowałaś cały rozdział? A ona odpowiedziała, o tak, znam na pamięć wiele rozdziałów. Zapytałem, kiedy nauczyłaś się na pamięć tylu rozdziałów? Odpowiedziała, w więzieniu, masz dużo czasu w więzieniu. Zapytałem, ale nie konfiskują wam czasem Biblii w więzieniu? Odpowiedziała, tak, więc ludzie przynoszą zapisane cytaty na kawałkach papieru i przynoszą do więzienia. Powiedziałem, no tak, ale nawet kiedy znajdą te kawałki papieru, to też je konfiskują. Odpowiedziała, tak, dlatego zapamiętujesz tak szybko, jak możesz, ponieważ nawet jeśli wezmą, to masz na kartce, to nie wezmą tego, co masz ukryte w sercu. Odpowiedziałem, wow. Po 3 dniach pokochałem tych ludzi i kiedy skończyliśmy, zapytałem tych ludzi, co mogę zrobić dla was, o co się modlić, kiedy wrócę do Ameryki. Jesteście wspaniali, jak mogę się za was modlić? Powiedzieli, kiedy wy możecie zbierać się, kiedy tylko chcecie w Ameryce, podczas gdy my nie możemy, możecie wtedy modlić się, aby pewnego dnia u nas było tak, jak i u was. Spojrzałem na nich i powiedziałem, nie zrobię tego. Spojrzeli na mnie zdziwieni i zapytali, dlaczego? Odpowiedziałem, wyjechaliście pociągiem przez 13 godzin, żeby być tu. W moim kraju, jeśli ludzie mają jechać samochodem dłużej niż godzinę, to nie przyjdą. Siedzicie na drewnianej podłodze 3 dni. W moim kraju, jeśli ludzie mają siedzieć na wygodnym siedzisku dłużej niż 40 minut, wychodzą. Wy siedzieliście nie tylko 3 dni na drewnianej podłodze, ale siedzieliście tutaj nawet bez klimatyzacji. W moim kraju, jeśli nie ma luksusów, to ludzie często nie wracają. W moim kraju mamy średnio 2 Biblie na rodzinę i nie czytamy żadnej u was ciężko jakąkolwiek Biblię i zapamiętujecie ją z kawałka papieru. Nie będę się modlił, żebyście byli jak my, ale będę się modlił, żebyśmy my byli jak wy.